Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest poniedziałek. Jesteśmy dzień po wyemitowaniu odcinka o kryzysie. Wczoraj siedzieliśmy bardzo długo z Łukaszem, rozmawialiśmy, czytaliśmy wasze komentarze i w ogóle wow, jesteśmy mega tym wszystkim poruszeni, co się wydarzyło. I no cóż, zaczynamy dzień. Ja już wstałam. Łukasz jeszcze odsypia. A mamy szczęście, bo okazało się, że w Portugalii jest godzina wstecz, więc nie wiem, czy dobrze mówię. Tak, jest godzina wstecz. Tak więc zyskaliśmy tę godzinę, także mimo, że poszliśmy bardzo późno spać, ja wstałam o 8. Byłem już na spacerku krótkim. A teraz będę robić owsiankę. Tutaj mamy wszystko, jak wiecie, pochowane. Także wyciągnę sobie garnuszek. A tu mam owsiankę. Także tam jest owsianka w tym czymś. Tutaj są przyprawy, jakieś takie rzeczy. Tu jest dżemik. Dzisiaj jem owsiankę z dżemem wiśniowym. Dla tych, co oglądają nas dłużej, to będzie nowość. Kupiliśmy sobie taki pleciony dywanik kolorowy. Jakbyśmy w Hiszpanii. I kupiliśmy też papcie, nie wiem, czy wiecie. Jest całkiem przyjemnie. Dobra, będziemy gotować. Gdzie jest mleko? Mleko jest w lodówce. Nie mogę wam pokazać bliska kuchenki, bo jest bardzo brudna. To jest nasze regularne śniadanie. Zazwyczaj w tygodniu jemy ciepłe owsianki, bo jest to zdrowe. W ogóle jedzenie ciepłych posiłków jest podobno bardzo zdrowe. Owsianka jest zdrowa, smaczna, daje nam energię na początek dnia. Także zazwyczaj jemy owsianeczkę. Jak nie owsianka, no to zazwyczaj kanapki z jajkiem albo jajecznica. Albo jajecznica. W Hiszpanii skusiliśmy się na te pyszne szyneczki. Ale to zazwyczaj w weekend, jak mamy tak troszkę więcej czasu, albo niektóre robimy z takiej większej czasu. Dzisiaj akurat skończył nam się chleb, także już lecimy na owsiance. A dzisiaj jest taki dzień, kiedy właśnie odpoczywamy trochę, nie mieliśmy tego czasu w weekend. Więc dzisiaj jest taki nasz spokojniejszy dzień, ale o tym za chwilę. Ja się obudził! Halo! Hola! Hola amigo! Morgen! Nie wiem, bon dia! Bon dia, Portugalia, jest cieplutko. Coimbra. Pięknie, wspaniale. Jak się czujesz? Jeszcze się nie obudziłem do końca. Dobra, to wracamy za chwilę. Owsianka wyzerowana. Teraz czas na kawę i na pisanie. Zazwyczaj mój dzień zaczynam od pisania. Ale no cóż, dzisiaj musiałam wyjść najpierw. Także teraz sobie piję kawcie i będę pisać. Łukasz, miejmy nadzieję, odwróci się i zacznie dzień razem ze mną. Ale zanim to nastąpi, umyję kuchenkę, żebym mogła wam pokazać, jak robię kawę. Kuchenneczka jest już umyta, woda się gotuje, kawka jest nasypana. Także lecimy z dziełem tworzenia. Dobra, dzisiaj jest taki dzień, w którym ja idę na randkę. Jak niektórzy z was wiedzą i jak wspominaliśmy z jednym z pierwszych filmików, jest taka książka Droga Artysty i kiedy jakby to jest taki kurs, powiedzmy, odnajdywania swojej kreatywności i nawiązywania kontaktu z nią. I kiedy robiłam, jakby przerabiałam tę książkę po raz pierwszy, pojawiła się właśnie idea van life'u i idea podróżowania, więc poniekąd ta książka się do tego przyczyniła. I teraz rok później poczułam, że chcę jeszcze raz przerobić ten kurs, chcę jeszcze raz przejść przez te wszystkie punkty. I jednym jakby z takich... Więc na czym ta książka polega? Może tak. Chodzi w niej o to, że czyta się fragment na początku tygodnia i po każdym fragmencie są zadania
I obowiązkiem jakby podczas całego tego tygodnia jest pisać codziennie tak zwane poranne strony, czyli tak zapisywać strumień świadomości, swoje myśli. I raz w tygodniu spędzić ze sobą samym 2 godziny. I to się nazywa właśnie artystyczna randka. I ja jestem teraz na 4. tygodniu i w tym tygodniu moim zadaniem było jakby przedłużenie tej randki, czyli spędzenie całego dnia ze sobą. Ale także to jest właśnie niemożliwe, jak się żyje w wanie z Łukaszem, bo Łukasz tu jest niestety. Tak. Ale już wychodzę, już za chwileczkę się rozdzielamy, nasze drogi się rozchodzą. Kasia idzie w prawo, ja idę w lewo, będziemy zwiedzać Koimbrę. I tak pomyśleliśmy, że połączymy tą randkę, połączymy Kasi randkę i moją randkę z tym, że pokażemy wam po prostu Koimbrę naszymi oczami, ale osobno. Także zobaczycie, jak każdy z nas spędza dzień, kiedy jest samo. Tak. Co więcej, myślimy, że jest to właśnie, tak jak właśnie wiele komentarzy było pod tym filmikiem o kryzysie, że my po prostu w trakcie naszej drogi zapomnieliśmy o tym balansie praca, podróż, praca, czas własny, przede wszystkim praca, rozrywka i taki czas luzu, w którym się nie robi nic. Także dzisiaj właśnie jakby wprowadzamy powoli te zmiany i też zapomnieliśmy o takim czasie, który spędzamy osobno. Ja dopiero właśnie odkąd zaczęłam na nowo robić tą książkę, przypomniałam sobie, jak ważne jest to, żeby chociaż 2 godziny w tygodniu mieć samemu dla siebie. Także dzisiaj właśnie to robimy. Łukasz już znika. Dzisiaj właśnie to robimy, no i nie będzie jakby wiele, to będą tylko parę migawek z tego dnia, bo też nie chodzi o to, żebyśmy nagle zaczęli kamerować to, co osobno robimy, bo chodzi o jednak o dzień wolny. Zobaczycie, no, pozwól im zobaczyć. Dobra, już nic nie mówię. Ruszamy. Bardzo portugalski widok, czyli wąskie uliczki i wywieszone pranie. Klasyka. A u góry? Pomarańcze albo mandarynki. Więc ideą tych randek jest to, żeby pobyć samemu ze sobą i zapewnić sobie troszkę przyjemności. Więc ja poszłam na spacer, a teraz postanowiłam zamówić sobie kawkę ze śmietaną, jako treat. Jestem w bardzo ładnej takiej restauracji, w takim starym jakimś budynku, a przede mną rozciąga się piękny widok na drugi brzeg Koimbry. No i cóż, relaksuję się. Troszkę popiszę, troszkę poczytam. Porozkoszuję się słońcem. To jest fajnie. Witajcie w odcinku Zwiedzaj z Łukaszem. Jak zwykle Łukasz jest totalnie nieprzygotowany do zwiedzania, ale chodzę sobie. Postanowiłem się zgubić po mieście, pospacerować, pokręcić się trochę i tak, żeby zobaczyć coś fajnego. Dotarłem do jakiegoś kościoła, jest jakiś wielki, piękny kościół, zresztą sobie zobaczycie na dronie. A tu obok mnie jest muzeum Castro, da Castro. Wątpię, żeby chodziło o Fidela Castro, bo jemu chyba muzeum tutaj nie wybudowali. Ale też bardzo ładny budyneczek, taki historyczny, zadbany.
zgłodniałem, więc idę teraz coś zjeść. I pomyślałem sobie, co by tu Łukasz mógł dzisiaj zjeść na swojej randce. Otóż zjem coś fantastycznego, najbardziej, najcudowniejszą potrawę, jaka jest w Portugalii, czyli francesinę. I to jest taka kanapka z mięsem, taki sandwich, nie? Kromka, mięso, kiełbaska, na to jest jeszcze jedna kromka. To jest zasypane serem, zapieczone i zalane takim pysznym, niesamowitym sosem pieczeniowym. No i to jest podawane z frytkami. To jest coś niesamowite. Wygooglowałem i jest jedna taka firma, taka knajpa, która serwuje tylko francesinę. Idę tam. Chyba daleko się idzie, ale podobno jest super. 5 gwiazdek. Okej, opuszczam to bardzo, bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Było bardzo miło, piąc kawkę, kolkę, pozwoliłam sobie na to złodyczy. Popisałam, popatrzyłam na ten piękny widok. Zrelaksowałam się, także randka należy do udanych. Idę jeszcze, zabieram siebie teraz na spacer wieczorny. Może porobię trochę zdjęć, bo jest właśnie tak zwana golden hour, czyli złota godzina. Czyli ten czas, kiedy światło jest najlepsze, najładniejsze do robienia zdjęć. No i potem będę powoli wracać. Zobaczymy. Chyba, że jeszcze złapie mi jakaś ciekawostka. Ale tego już raczej nie będę uwieczniać, bo już będzie ciemno i to już będzie tylko moje. Moja randka kończy się w sklepie z częściami, bo dzisiaj sprawdziłem rano olej i nam brakowało oleju, więc muszę dolać. Nie ma takiego motula, jak mieliśmy wcześniej, więc kupuję Tombi Adam. Ten, który nam wymieniał, podpowiedział... O, ten, który nam wymieniał olej, on mi podpowiedział, żebym kupił to. No więc kupuję. Dobra. Przyszedł czas na powrót do domu. Nasz busik stoi. Wokół dużo kamperków. Idziemy. Tam jeszcze więcej. Same kampery. Hola, mi amore. Hola, Diabella. Ciao. Dobrze. Zgniłaś? Więc jasne, że tak. No z tobą tobie myślałam. Co tam masz? To jest kaki, a to jest... Kaki? Kaki. Kaka? To jest figa. Nie figa. Pigwa. Pigwa. Dodaje się ją do herbaty, a kaki jest niejadalne i czekam, aż będzie pomarańczowe i wtedy może będzie jadalne, bo dzisiaj go próbowałem i nieciekawe. A to wszystko są owoce portugalskie. Grandy. Grandy. Jechaliśmy samochodem wczoraj i zatrzymaliśmy się. Mówię, kurde, Kaśka, brzoskwinie rosną, nie? Zbieramy brzoskwinie. No, no. Zatrzymaliśmy się, to nie były brzoskwinie, tylko były kaki. A nie widzimy, co to jest. A później zobaczyliśmy pigwy i... Niesamowicie to ładnie pachnie. Super. No i jak widzi Łukasz? Fantastycznie. Najpierw poszedłem pozwiedzać, błądziłem po ulicach. Nic mi się nie podobało tak naprawdę, parę fajnych jakichś starych budynków. Potem pojechałem kupić olej, ponieważ nam się kończył olej. I jak wróciłem, to już było ciemno. No także, no, ale za to jadłem francesinę, Boże, byłem w takim... Ale była mięsna, po prostu było tak dużo mięsa w niej. Kiełbasa, mięso, no po prostu niesamowite. To super. Tak. Począłeś? No. Podobał ci się dzień? No. To super. Fajnie było. No, ja byłam na kawce, nie wiem czy widziałeś, tam była taka, jak się szło już tam do miasta, wchodziłeś do miasta od tej drugiej, jakby drugim mostem, nie tym tutaj, tym ładnym, tylko tym dalszym. Nie. Tam jak się wchodziło, była taka, takie super miejsce, dużo arkad, balkonik, jakiś stary budynek, sobie myślałam, No i? No i tam wylądowałam, zrobiłam spacer, myślałam, że przepłynę się łódką, ale łódki niestety dzisiaj nie pływały. Aha. Także wróciłam tam i to była kawiarnia, napiłam się kawki ze śmietaną, oglądałam widoki, chillowałam się w słońcu. No i pisałam troszkę, także był taki bardzo spokojny, randkowy dzień, ale super. A potem przespacerowałam przez drugą część, byłam pod kościołem, trafiłam na szlak Camino. O, widziałem.
i na szlak do Fatimy, także był fajny, w takiej melancholijny. A ja kupiłem świąteczne bułki. Bułki, które są czerwone, posypane śniegiem. To jest burak? Nie wiem, pewnie z buraka, nie? Ciekawe. No to cóż, to kończymy dzień kolacją. Będzie kolacja, będą mieć czerwone bułki. A jeszcze kupiłem Kasi taką jedną rzecz, muszę wam pokazać. Wiadomo. Bo Kasia mówi, Boże, nie wiem ile makaronu, zostawić mojego ile makaronu jest na spaghetti, więc w końcu kupiłem taką maszyneczkę i to jest na jedną osobę. Na dwie osoby, na trzy osoby, na cztery osoby tyle się wchodzi spaghetti. Już nigdy nie będzie za dużo tego. Ciekawe, będę wam na dwie tyle. Tyle dawałaś mniej więcej, zawsze daliśmy na trzy. Może. I zawsze było za dużo. Dobra, to tyle dzisiejszego dnia. Miłego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to proszę o przyknięcie przycisku subskrybuj. Koniecznie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi wszystkimi rzeczami. Zostawcie komentarz, jak wam się podobał odcinek. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Tak. Bajo. Pozdrawiamy. Przez pa.